Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, 31 lipca, ostatni dzień tego miesiąca, ostatni dzień tego tygodnia, w sensie sobota. Kończymy tego tygodniowe wstawaki. Mam dla Was na dzisiaj jeszcze jedną rzecz, ale to oczywiście Wam powiem po czołówce, no bo jakżeby inaczej. Jedziemy! Moi drodzy, moi kochani, witam serdecznie i zapraszam serdecznie i bardzo się cieszę, że będziemy mogli serdecznie się spotkać. Kochani, na dzisiaj cytat, taki dosyć niejednoznaczny cytat. Prawdopodobnie można go rozumieć na różne sposoby. Ja Wam zaproponuję jeden, który mnie bardzo pociąga. To się jest dla mnie takim otrzeźwieniem, może tak, nawet nie tyle pociąga, ale jest otrzeźwieniem. Mam nadzieję, że dla Was też będzie takim otrzeźwieniem. Posłuchajcie, pan się nazywa Julian Tuwim. Myślę, że nie trzeba przedstawiać jego mościa. Następujące zdanie. Powiedz człowiekowi, że na niebie jest gwiazd, i teraz uwaga, czytam po 100 liczb, bo ja nie wiem, jaka to jest liczba. 9783012465699987. Ileś tam to jest, nie wiem, to są jakieś miliardy, biliardy i tak dalej. A uwierzy, jak mu powiesz, że jest tyle gwiazd. Ale napisz kartkę, świeżo malowane, a sprawdzi palcem. Moi drodzy, można to oczywiście różnie interpretować. Na pewno część z Was powie, no jasne, że łatwiej uwierzyć w to, że jest tyle gwiazd, bo tego nie jesteśmy w stanie sprawdzić. A jak ktoś mi powie, że ta ławka jest umalowana, no to mogę sprawdzić, jakby czy ta kartka jest, nie wiem, z dzisiaj, czy sprzed 2 tygodni, więc jak dotnę paluchem, to sprawdzę, czy tak jest. Nie o to by mi chodziło, kochani, w tym zdaniu. Ja kiedy to zdanie sobie przeczytałem, pomyślałem sobie, że ludzi obchodzi to, że tak powiem, co jest dla nich dogodne albo nie, a nie to, co jest może bardzo ważne i jest prawdą, i jest faktem, ale jest daleko od ich zapotrzebowań i tak dalej. Bo zobaczcie, dlaczego, kochani, nas interesuje to, czy ławka jest świeżo pomalowana, czy nie. Nawet nie dlatego, że nie ufamy ludziom, którzy tę kartkę zostawili, tylko chodzi o to, że chcemy usiąść. Chodzi o to, że nasz własny tyłek nas interesuje i nie chcemy usiąść oczywiście na mokrej farbie, tylko chcemy sprawdzić, czy to rzeczywiście jest zagrożenie, czy nie. I nie mówię, że to samo w sobie jest złe, tylko chodzi mi o to, że, kochani, kiedy nas coś dotyczy, kiedy chodzi o nas, to my jesteśmy tym głęboko zainteresowani. A kiedy nie chodzi o nas, kiedy to jakby nie ma znaczenia dla nas, nawet jeżeli to byłaby jakaś ważna prawda, ja nie mówię, że ilość gwiazd jest jakąś bardzo ważną prawdą, ale coś, co jest poza naszym zasięgiem, poza naszą taką orbitą, w której żyjemy, to już nas to średnio interesuje. Kochanie, może byśmy tak zajęli się nie tylko sobą. Mówię, dla mnie to jest trochę otrzeźwiające zdanie, bo ja też się interesuję tylko tym, gdzie mój tyłek siądzie, a nie tym, co jest dookoła, nie tym, jaka jest prawda, nie tym, gdzie mogę komuś ewentualnie pomóc, nie tym, co mogę zrobić, nie kręcąc się wokół siebie. Kochani, tak jak mówię, to nie jest żadna zachęta do tego, żeby sobie brudzić spodnie, siadając na ławkę pełną farby świeżej, nie. Tylko to jest zachęta do tego, żeby świat się nie kręcił wokół nas. Żeby wszystko nie było skoncentrowane tylko na nas, na naszych potrzebach, na naszym tyłku, na naszej ławce, na tym, czy to, co ktoś mi mówi, to będzie dla mnie dobre, czy niedobre. Zobaczcie, jak bardzo dużo jest tego ja w naszym życiu. Ja mówiłem Wam już wielokrotnie, że nasz magister w nowicjacie zawsze nas przestrzegał przed tak zwaną duchową jajecznicą, nie? Czyli takim w kółko mówieniem ja. To, myślę, wydaje mi się, mówi Pan Julian Tuwim, że kiedy chodzi o Ciebie, to jesteś bardzo zainteresowany. Kiedy nie chodzi o Ciebie, albo nie bezpośrednio o Ciebie, to już mniej. A może by tak to zmienić? Moi drodzy, moi kochani, moi mili, moi ulubieni, dziękuję Wam za ten kolejny wstawakowy tydzień, w którym się spotykaliśmy tutaj w naszym nowym lokum tymczasowym, przynajmniej na te ładne parę miesięcy, więc dużo tu będzie pewnie spotkań, ale to mnie w sumie cieszy nawet bardzo. Zobaczycie oczywiście jeszcze pewnie w innych kadrach inne zakątki tego miejsca, więc Wam będę pokazywał i będziecie sobie oglądać. Chociaż mam nadzieję, że nie chodzi o to gdzie, ale chodzi o to co tu jest gadane. To byłoby chyba najważniejsze. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię i widzimy się w poniedziałek. Z Bogiem. Pa, pa.